Cześć, zapraszam na 15 już trening naszego wyzwania. Do końca zostały nam tylko dwa treningi, więc kończymy w tym tygodniu. Dzisiaj ostatnia tabata z tego wyzwania, więc dajemy z siebie 110%. Lecimy z rozgrzeweczką. Krok dostawny. Do ćwiczeń potrzebna będzie mata. Trochę będziemy leżeć, ale tylko jedną tabatkę. I ręce do tyłu. Zrobimy sobie 7 rund. Myślę, że czas treningu, właśnie tak 40 kilka minut, to jest idealnie, jeżeli chodzi o tabaty. Pomiędzy seriami minuta przerwy. Druga strona, ręce. Wszystkie ubrania, w których ćwiczę, oraz maty będziesz miała w opisie filmu, jeżeli coś wam się spodobało. I ręce szeroko, wąsko. Jeżeli coś się spodobało, to można w opisie tego poszukać. Tak więc dzisiaj intensywny trening. Będzie się działo, ale oczywiście wszystko we własnym tempie. Najważniejsze słuchać swojego ciała. I kolanko. Podnosimy kolanko, przekładamy ręce z jednej strony na drugą. I pięta pośladek. Po kilka razy na stronę. Stajemy i same bioderka. Same bioderka piękne koła rysują. Obszernie. I druga strona. Odwracamy stronę i w drugą stronę to samo. I szeroko z nogi na nogę, parę razy pupę wypinamy do tyłu. OK, teraz stajemy odrobinę szerzej niż biodra. Pochylamy się, ręce szeroko i skrętoskłony. Mogą być nogi proste, możesz lekko ugiąć. OK, wyprostuj się powoli i jednocześnie stopy oraz nadgarstki w obydwu kierunkach. Zamieniamy nogę. I w drugą stronę to samo. Dzisiaj ćwiczymy po 20 sekund tylko, więc staraj się pracować bardzo szybko. Zawsze pamiętaj, żeby oddychać, nie wstrzymujemy oddechu, a jak coś będzie za trudne, to zwolnij albo powiem ci, jaka jest wersja łatwiejsza. Szybko biegniemy, szybki bieg i akcentujemy na koniec kolankiem.
I uwaga. I start. I akcentujemy kolano wysoko. Wyprostuj plecy. To jest taki skip do boku. Teraz skaczemy i robimy podskok. Uwaga. I start. Wyskocz pojedynczo noga i wyskocz obydwie do góry. Wyciągnij ramiona, wysoko ręce. Okej, skakanka. Ale nogi będą pionowo jak nożyce, okej? Start. I z nogi na nogę, ręce szybko pracują. 5 sekund tylko. Okej. Przysiad i pajacyk. Przysiad i pajacyk. Jeden przysiad, jeden pajacyk. Dajesz, dajesz. Pięć sekund tylko. Trzy, dwa, jeden. I to samo. Od początku uwaga. Skip A do boku. Starasz się akcentować nogę środkową. Jeszcze wyżej na koniec. Końcówka. Okej. Szeroki wyskok. I podskok. Uwaga. Lecimy. Dawaj, dawaj. Końcówka, skakanka, skakanka i do dzieła. Szybko nogi pracują, szybko ręce pracują. Jeszcze, jeszcze. Trzy, dwa, jeden, luz i ostatnie ćwiczenie, przysiad i pajacyk. Uwaga i tempo. Dawaj, dawaj. Dokładnie, precyzyjnie i w tempie maksymalnym. Super. Jeszcze raz. Okej. Odpocznij. Runda druga, za krok i kolano do góry. I wtedy pracuje jedna noga, cały czas jedna strona. 10 sekund do startu, przygotuj się. Ręce, najwygodniej będzie oprzeć je o bioderka. I lecimy. Hop. Za krok, kolano dół i z wydechem przyciągnij.
nogę do siebie, do klatki, do brzucha. Wdech i wydech do góry. Świetnie. To samo na drugą. 3, 2, 1. Jak dotkniesz podłogi, nic się nie stanie. Trzymaj proste plecy. Napinamy brzuch, żeby się nie chwiać, żeby się nie przewrócić. Okej. I teraz klęk podparty, kolana w górze i stopa do dłoni po przeciwległej stronie. Przyciągnij. Przyciągnij lekko do środka. Skręcamy stopę. I przyciągnij. Tak jest. Kolana odklejone. Końcówka, świetnie. I teraz połóż kolana i będą pompki. 3, 2, 1. I pompeczki. Wdech do dołu, wydech do góry. Świetnie. Już niewiele. 3, 2, 1. Powoli do góry. I od początku lecimy za krok. Ręce na biodra. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Ekstra. Możesz rękami sobie, możesz z rękami robić co chcesz. Pomagać sobie zrobić ten wymach kolanem. Super. Druga. 3, 2, 1. Oddychaj. Super, dawaj, dawaj. 3, 2, 1. Lecimy na matę. Odklej kolana i stopa do dłoni, ale staraj się utrzymać ten klęk, czyli żeby nogi były ugięte. Kąt prosty w kolanach. Przynajmniej się postaraj. Wiem, że może być różnie. Ale zwróć uwagę, spójrz się na te kolanka, żeby one tu były blisko. I pompeczki. 3, 2, 1. Super. Już niewiele. Wdech i wydech mocno do góry. Świetnie. I minęła nam druga runda. Nawet nie wiedzieć kiedy. Czasami te rundy strasznie szybko mijają. Kolejną zaczniemy na dole. Więc możesz zostać już na macie. I kolejną rundę zaczynamy biegiem w podporze. Klasyczne ćwiczenie, często je robimy. Uwaga, 2, 1 i pozycja plank i szybka praca. Kolana przyciągaj. Odpychasz się od maty, odpychasz się od podłogi. Staraj się, żeby ręce były aktywne.
palce u dłoni szeroko rozstawione. One trzymają stabilnie twoje ciało. Dalej, do góry i skater. Skater, skater, łyżwiarz. Jak zwał, tak zwał. Wiemy, o co chodzi. Przeskocz i ręka w dół. Noga za siebie, po skosie. Końcówka. 3, 2, 1. OK. Przyciąganie kolan. Zrobimy sobie to w podskokach, ale jeżeli za ciężko, to bez podskoków. Wszystko zależy od ciebie. Lecimy kolano do góry, do łokcia. W podskokach. Dwa, jeden, zero. Szybkie nóżki. Szeroko i szybka praca. Uwaga, dodamy sobie ręce do środka. Oddychaj, oddychaj i bardzo szybko pracuj. 5 sekund. Okej. Super. 2 minuty, 4 ćwiczenia. Bieg w podporze. I uwaga, start. Kolana nad matą. Pracuj zgodnie z oddechem. Okej. Do góry, skater. I uwaga. I lecisz. I dawaj. Szybko przeskocz. Noga z tyłu ugięta. Noga z przodu też ugięta. I końcówka. 3, 2, 1. Ekstra. Kolanka w podskokach. Tyle podskoków, co my zrobiłyśmy w tym wyzwaniu. To chyba jeszcze nigdy tyle nie było. I wysoko prowadź nogę. Okej. I ostatnie. 3, 2, 1. Ręce wykonują taki ruch, jakbyśmy myły okna. Pięć sekund tylko. 3, 2, 1. Luz. Kolejna runda, zaczynamy ją pajacykami. Potem będą podskoki w desce, a potem już na bieżąco będę mówić, co się dzieje. 3, 2, 1, klasyczny pajac. Trzymaj wysokie tempo. Okej, deska
I doskakujemy do pozycji klęku z kolanami w górze i wracamy do deski. W sumie powinnam nazywać to doskoki, ale nazewnictwo nie jest aż tak ważne. Staraj się tutaj mieć brzuch napięty. Ok, powoli się wyprostuj i teraz kolano do łokcia po skosie, bez podskoków. I staramy się skręcać klatkę. Zrobić taki porządny skręt. Z wydechem. Łokcie jakby się rozpychała. Energicznie. Ok. Druga to samo. Nogi są lekko ugięte, stajemy ciut szerzej i aktywnie skręcamy. Wydech, wydech. Ostatnie 5 sekund. Ok. I od początku. 4 proste ćwiczenia. 3, 2, 1. I jeszcze szybciej. Okej. Klęk. 3, 2, 1 i start. Dajesz, dajesz. Końcówka. Okej, super. I powoli do góry. I kolano do łokcia. Po skosie lecisz. Energicznie. Pięć sekund. Okej. Druga. 3, 2, 1. Dawaj, dawaj. 10 sekund tylko, zaraz odpoczniesz, możesz przyspieszyć. 3, 2, 1. Luz. I kolejną rundę zaczniemy ćwiczeniami, które ostatnio były też w tabacie. Nożyce do 4 i potem jedno kolano, czyli raz, dwa, trzy, cztery, kolano. Raz, dwa, trzy, cztery i kolano na 5. Uwaga, czas, start. Raz jedna noga, raz druga noga. Możesz uderzyć kolano, żeby zaakcentować ten ruch. I ok. 4 razy nożyce i jeden kopniak. I uwaga, lecimy.
Wysoko noga, energicznie. Przy niektórych ćwiczeniach trzeba uważać, żeby nikomu z domowników nie zrobić krzywdy, więc proszę, bądź ostrożna. Trzy pajace, jeden przysiad. I lecimy. Może być szeroki przysiad, może być wąski, jak ci wygodniej. Ok, i teraz idziemy do deski i robimy takie nożyce. Stawiamy stopę obok dłoni. Możemy szybko, możemy wolno. Czyli pojedynczo sobie stawiać. Przeskoki. Jeszcze raz. Ok. I do góry. Nożyce, kolanko i uwaga, lecimy. Dawaj, dawaj. Przypominam, że jest to ostatnia tabata w tym wyzwaniu. Dajcie znać potem w opisie, czy wam się podobało i czy macie ochotę na więcej. Bo nie ma co ukrywać, jak się człowiek rozkręci z ćwiczeniami, to potem chce się dalej ćwiczyć. Chcę się dalej trenować. Uwaga, pajace. Jeden przysiad. Super, dawaj, dawaj. Już niewiele, tylko jedno ćwiczenie. Okej. I nożyce. Albo przeskoki. Końcówka. Jeszcze raz. Okej. Świetnie. Przed ostatnią rundę robimy na macie. Tak więc zapraszam. Połóż się i będziemy przyciągać kolano do łokcia na jedną stronę, czyli taki rowerek na jedną stronę. Potem na drugą stronę, potem wypychamy bioderka, a potem, teraz nie pamiętam, potem ci powiem. 3, 2, 1. Uwaga, kolano do łokcia, jedna strona. Jedna noga ugięta, druga pracuje. Opierasz się lekko łokciem, a drugi cały czas w górze i z wydechem do kolana dociskaj łokieć. Okej, druga. To samo, łatwe ćwiczenie i druga noga. Czas i start. Mocny skręt.
Okej, teraz wypychamy biodra z jedną nogą w górze i umówmy się, że prawa noga w górze, okej? Do góry. I same bioderka, góra, dół, ręce wzdłuż ciała, nisko i wydech do góry. Staramy się pracować samym tutaj dołem. Dwa, jeden, okej. I druga, to samo. Uwaga, lewa do góry. I start, wypychasz i hop. Tak więc ta runda ciut łatwiejsza. Z wydechem wysoko. Okej, świetnie. Nogi ugięte na podłodze, dłonie za uszami. I lecimy kolano do łokcia. Start. Mocny, głęboki skłon. Po skosie. Okej. I druga, dwa, jeden i start. Okej. Zostajemy w pozycji, prawa noga do góry, ręce wzdłuż ciała i wypychamy bioderka z jedną nogą w górze. Jeszcze nie kładź, teraz możesz położyć. Jedno ćwiczenie, odpoczynek i ostatnia runda. I uwaga, start. Zepnij pośladek. Końcówka, 3, 2, 1. Okej, świetnie. Powoli. Do góry. I 20 sekund do startu, ostatnia runda. Zaczynamy ją skipem A, potem będzie skip C, będzie skakanka i sprint. Takie łatwe ruchy. Skip A, czyli bieg w miejscu, ale kolana są bardzo wysoko. 3, 2, 1 i start. To są takie podskoki z bardzo wysokimi kolanami. To nie jest bieg. Pięć sekund. Dawaj, 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 dawaj. Okej, skakanka. Będzie szeroko, wąsko skakanka. Dwa, jeden, start. Dawaj, dawaj, ręce. Ręce trzymają skakankę, więc ręce szaleją. Super. Skip C, czyli pięty o pośladki.
i lecimy. Dziesięć sekund. Trzy, dwa, jeden, zero i sprint. Czyli biegniemy tak, leciutko się pochylamy. I uwaga, start. Ręce ugięte i nogi bardzo szybko biegną. Tak jest, trzy, dwa, jeden, zero. Okej, skip A. Kolana w górze i lecimy. I trzymasz teraz wysokie tempo i już nie zwalniasz. Cokolwiek się wydarzy, ty nie zwalniasz. Pięć sekund. Trzy, dwa, jeden, zero, marsz. Skakanka. Dawaj, najszybsza skakanka, czas. Start. Dawaj, dawaj, jeszcze osiem. Trzy, dwa, jeden. Okej. Dwa ćwiczenia, niecała minuta. Skip C. Lecimy. Tempo, tempo. Szybciej, 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 szybciej. Na maksa, na maksa. Pięć sekund. Trzy, dwa, jeden, zero. I 10 sekund. I lecimy ostatni sprincik. 3, 2, 1 i działamy. 15 sekund. 10 sekund. I 5 sekund. 2, 1. Finisz. Koniec. Lekki marsz. Rozciągniemy się na dole, dobrze? Tak będzie lepiej, będzie skuteczniej, lepiej się rozciągają nogi tutaj w dole. Więc zacznijmy sobie od łydek, czyli deska. Tak wiem, nie każdy lubi w rozciąganiu robić deskę i dalej się trochę męczyć, ale to chwilkę. To nie musi być taka deska, wiesz, taka dokładna, to chodzi tylko o łydki. I teraz piętę dociskasz do podłogi, druga noga luźna. Możesz to ćwiczenie zrobić przy ścianie, czyli podchodzisz sobie do ściany i stopę zakładasz na ścianę jak najbliżej, ok? I po prostu przysuń się do ściany, stopa zadarta i ten sam ruch uzyskasz, to samo ćwiczenie. Możesz właśnie zrobić przy ścianie, tylko uważać trzeba, żeby nie pobrudzić za bardzo. I druga noga, to samo, zamieniamy. I pięta do podłogi, dociskamy pięknie, mocno. I chwilę wytrzymaj. I z tej pozycji od razu robimy wykrok. Teraz staraj się mocno rozstawić nogi,
i ręka środkowa, czyli ta bliżej stopy, podnosisz ją do góry, głowa skręca się za ręką. Świetnie. Teraz kolano w dół, z tyłu stopę połóż płasko, wyprostuj się, podpierając się na kolanie, na udzie. Podnieś stopę z tyłu i chwyć ją za kostkę, dociśnij do uda, do pośladka. I powoli opuść. OK. I teraz z przodu nogę kładziemy zewnętrzną stroną na matę. Ręce przed siebie. Z tyłu noga wyprostowana, noga płasko, stopa płasko. I jeśli możesz, jeśli chcesz, to przejdź do podporu na łokciach, lekko się opuść. Wyprostuj ręce, nogi wracają do pozycji deski i robimy wykrok na drugą stronę i ręka do góry. Kilka głębszych wdechów, następnie odkładamy dłoń. Prostujemy się, chwytamy za stopę i dociskamy ją do pośladka. Następnie odłóż nogę, podeprzyj się, stopa, noga. Zewnętrzną stroną kładzie się na macie, z tyłu nogę wyprostuj i jak możesz, to oprzyj się na łokciach. OK, zrobimy jeszcze ostatnią rzecz. Siadamy, kolana szeroko, stopy blisko siebie i wyciągamy się po macie jak najdalej. Ręce wyprostuj, głowę połóż czołem na podłodze i luźno teraz puszczamy brzuch, puszczamy napięcia. Oddychaj głęboko. Super. Ręce blisko ciała. Wyprostuj się. Jeszcze sobie zrobimy ręce. Jedna ręka od góry, druga od dołu. I staraj się chwycić palce za palce. Czyli takim ruchem. Wiem, że to może być trudne. Trzeba zrobić lekki taki wymach, zamach. I powinno się udać przynajmniej na jedną stronę. I na drugą to samo. Po kilka sekund na stronę, kilka wdechów.
Okej. Okay. Jeszcze jedno fajne ćwiczenie. Spleć ręce tak. Łokieć na łokciu i złącz dłonie w ten sposób. Nie jestem w stanie dokładnie wyjaśnić, może słowami, ale zerknij sobie. Robisz taką przeplatankę. Chwyć dłonie za dłonie. Dłonie się łączą. I lekko do góry wyciągamy ręce. I fajnie tutaj się ramiona rozciągają. Lekko do góry, parę centymetrów. Robimy taką przeplatankę z rąk. I wyciągamy ręce na parę sekund, parę wdechów do góry. Okej, luz. I dziękuję bardzo. Daj znać w komentarzu, jak się ćwiczyło. Jeżeli było ok, to łapka do góry. I widzimy się w treningu w środę. Miłego wieczoru, miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa!